Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Marcin Kierwiński i Zofia Czernow. I pani Zofia Czernow, pani poseł, zadadzą pytanie z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zadają pytanie w sprawie działań państwa w związku z informacją o katastrofie w kopalni Turów i braku wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które przyczyniły się do katastrofy. To pytanie było kierowane do prezesa Rady Ministrów, który upoważnił do odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pana ministra Macieja Małeckiego. Super mi to poszło. Panie pośle, pan poseł Marcin Kierwiński jest proszony o zabranie głosu. Bardzo proszę pana. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Na początku powiem, że bardzo żałuję, że na to pytanie odpowiadać będzie pan minister reprezentujący Skarb Państwa, a nie pan premier Mateusz Morawiecki, bo w sprawie Turowa, w sprawie tego, co dzieje się w Bogatyni, tak naprawdę ta sprawa skupia wszelkie patologie rządu PiS-u. Mówimy tam o głupocie, nepotyzmie, korupcji, aferach. Chwilę temu pan prokurator, zastępca prokuratora krajowego, mówił o tym, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza. I byłoby pewnie prawdą, wystarczającym stwierdzeniem opisanie tak tego, co się tam dzieje, ale ta zorganizowana grupa przestępca ulokowana jest bardzo, bardzo blisko ośrodków władzy. Bo mamy tam do czynienia także z taką czystą korupcją polityczną, kupowaniem głosów posłów tutaj na sali, aby rząd pana premiera Morawieckiego mógł mieć jeszcze większość. I tragedią całą tej sytuacji jest, panie ministrze, to, że za tą niekompetencję, za te afery, za tą zorganizowaną grupę przestępczą, jak mówił zastępca prokuratora krajowego, płacą Polacy. No bo przecież codziennie płacimy gigantyczne kary za Turów. Wiemy, że katastrofa ekologiczna w Turowie kosztowała już pewnie około 5 miliardów złotych, bo tyle są warte złoża, które zostały w sposób beztroski, na skutek waszej niekompetencji zasypane. I jest to bardzo, bardzo proste pytanie. Proszę się nie denerwować, pewnie ma pan dużo do powiedzenia w tej sprawie, ale to przed innymi organami powinien pan odpowiadać. Co zrobiliście? Co zrobiliście jako rząd PiS-u, aby ukrócić ten nepotyzm? Aby ukrócić tą niekompetencję, aby rozliczyć te afery. Co robi prokuratura w tej sprawie? Jakie wnioski wy wyciągnęliście? Czy ktoś poniósł konsekwencje? Czy ktoś został zwolniony? Czy wy jako rząd polski, jako resort, który nadzoruje Skarb Państwa, skierowaliście chociaż jedną sprawę do prokuratury? Wygląda na to, że nie robicie kompletnie nic, że pozwalacie, aby ten problem narastał, że pozwalacie na to, aby Polacy płacili za waszą niekompetencję, a będą płacić, bo kwestia dotyczy strategicznego obszaru działania państwa. Waszą niekompetencję zobaczą Polacy na rachunkach za prąd. I to nie pierwsza tego typu sprawa, bo pamiętamy wszyscy o tym, co działo się w Ostrołęce. Zresztą pan poseł z Mazowsza, pan minister wie o tym doskonale. Kiedy wreszcie zaczniecie wyciągać wnioski? I kiedy wreszcie postawicie ludzi niekompetentnych, ludzi, którzy popełniają przestępstwa, przed sądem? Dziękuję bardzo. Zapraszam, panie ministrze. Pan minister Maciej Małecki. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo, pytanie dotyczy zdarzenia z 2016 roku, dokładnie z 26 września, kiedy około godziny 21 wystąpiły pierwsze oznaki procesu osuwiskowego na zwałowisku wewnętrznym w Turowie. W wyniku tego nastąpiło usunięcie znacznych ilości mas ziemnych. Te ruchy osuwiskowe występowały od 27 do 20 września także. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda kopalnia węgla brunatnego, w tym także kopalnia Turów, prowadzi roboty górnicze na podstawie planu ruchu i dokumentacji technicznej kształtowania zwałowiska. Plan ruchu zakładu górniczego podlega zatwierdzeniu przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Dokumentacja techniczna kształtowania zwałowiska jest dokumentem wewnętrznym i musi być zgodna z zatwierdzonym planem ruchu.
Dokumentacja ta jest kontrolowana przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Zgodność prowadzenia robót górniczych z zatwierdzonymi dokumentami, czyli planem ruchu i dokumentacją techniczną kształtowania zwałowiska oraz projektami technicznymi, a także cyklicznymi ocenami eksperckimi stanu zwałowiska jest kontrolowana kilka razy do roku przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu i Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Przyczyny powstania zdarzenia miały wielowymiarowy charakter i wzajemnie na siebie oddziaływały. W celu zbadania przyczyn i skutków osuwiska w Turowie Polska Grupa Energetyczna powołała komisję, której zadaniem była analiza okoliczności i przyczyn powstania tego zdarzenia geotechnicznego, a prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał zespół doradczo opiniujący do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego w Turowie. Natychmiast, jeszcze tego samego dnia, powołany został sztab akcji ratowniczej pod przewodnictwem dyrektora oddziału, mówimy o 26 września 2016 roku. Ten sztab prowadził czynności bezpośrednio związane z działaniami ratowniczymi w celu minimalizacji skutków zdarzenia, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia i życia ludzi oraz majątku przedsiębiorstwa. Równolegle pracował zespół zagrożeń naturalnych, do którego oprócz służb z kopalni powołano również ekspertów zewnętrznych. Zespół służył jako ciało doradcze dla sztabu akcji. Po zakończeniu akcji ratowniczej i wygaśnięciu ruchów osuwiskowych 3 października 2016 roku powołana została komisja, której zadaniem było dokonanie analizy okoliczności i przyczyn powstania zdarzenia geotechnicznego na zwałowisku wewnętrznym w kopalni węgla brunatnego w Turowie. Na potrzeby prac komisji sporządzono szereg niezależnych ekspertyz z dziedziny geotechniki i hydrologii, których zadaniem było wskazanie okoliczności i przyczyn powstania osuwiska. Wykonawcami tych ekspertyz były Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze przy AGH. W celu kontroli poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych oraz działania służb kopalni Turów PGEG zlecił AGH wykonanie audytu. AGH w listopadzie 2017 roku wykonała dokumentację pod tytułem Ekspertyza w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w zakładzie górniczym kopalnia węgla brunatnego Turów. Nie stwierdzono zaniedbań, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzeń z nim związanych. Dobór rozwiązań technicznych również został oceniony pozytywnie. Zespół, którego zadaniem było m.in. wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstania katastrofy, zakończył swoje działanie 14 czerwca 2019 roku i ocenił, że pomimo prowadzenia zwałowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszą wiedzą techniczną wystąpiło osuwisko. Stanowisko zespołu było zbieżne z wynikami szeregu ekspertyz w tym zakresie. Również organy nadzoru górniczego prowadziły działania wyjaśniające. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego rozpoczął kontrolę prowadzenia ruchu zakładu oraz sprawował nadzór nad działaniami sztabu akcji ratowniczej w kopalni Turów. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydał szereg decyzji dotyczących wstrzymania ruchu zakładu w obszarze objętym osuwiskiem oraz działań zabezpieczających ruch zakładu górniczego na obszarze nieobjętym osuwiskiem. Nakazał również wykonanie dodatkowego rozpoznania i analiz z zakresu geologii i geotechniki. Zarządzeniem z 7 października 2016 roku prezesa Wyższego Urzędu Górniczego powołany został zespół doradczo-opiniodawczy do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego w Turowie. Do zadań zespołu należało weryfikacja zasad prowadzenia robót górniczych na terenie zwałowiska wewnętrznego w Turowie należącego do PGE, przygotowanie opinii w zakresie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót w rejonie miejsca zdarzenia. Zespół zakończył swoje prace 9 czerwca 2019 roku. W wyniku prac powstała opinia w sprawie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót na terenie zwałowiska wewnętrznego w Turowie w rejonie osuwiska, które miało miejsce we wrześniu 2016 roku. Eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego wydali także zalecenia w celu zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości. Zalecenia zespołu Wyższego Urzędu Górniczego były generalnie zbieżne z zaleceniami naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Wrocławskiej, którzy wykonywali dokumentacje określające przyczyny powstania osuwiska oraz dalsze wytyczne do eksploatacji.
tu podkreślam, wszystkie zalecenia komisji powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego zostały wypełnione, a ich realizacja była monitorowana przez dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Niezależnie od tego, wcześniej, jeszcze 15 lutego 2017 roku, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał orzeczenie o niebezpiecznym zdarzeniu, które miało miejsce 26 września w Turowie. W orzeczeniu przedstawiono opis przebiegu działań prowadzonych na zasadach akcji ratowniczej i ich ocenę. Z orzeczenia Urzędu Górniczego wynika, że w związku z zaistniałym zdarzeniem na ówczesnym etapie badań przyczyn i okoliczności zdarzenia nie stwierdzono naruszenia przepisów. Orzeczenie zawiera ponadto wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości. Dziękuję. Mając na uwadze wnioski z ekspertyz, opracowań i opinii, nie ma podstawy do formułowania stanowiska, że czynnik ludzki był przyczyną powstałego osuwiska. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Zofia Czernow. Bardzo proszę, panie marszałku, Wysoki Sejmie, panie ministrze. Bardzo szybko i krótko pan minister wyjaśnił sprawę katastrofy w kopalni. Ja chciałam dopytać, bo jednak tę katastrofę bardzo skrzętnie ukrywano przed społeczeństwem, a zdarzyło się tam bardzo dużo złego. Osuwisko, ale też zniszczenie ponad 200 urządzeń górniczych, zasypanie złoża. Czy określono przyczyny katastrofy, kto zawinił i kto poniósł konsekwencje? W jakim stopniu wpłynęło na to polityka kadrowa PiS, gdzie powierzano odpowiedzialne zadania ludziom bez należytego przygotowania? I o skutki. Jakie straty poniosło państwo, społeczeństwo w związku z tą katastrofą? Czy ta katastrofa nie jest główną przyczyną sporu z Czechami, gdzie ponosimy ogromne koszty związane z płaceniem kar? Ta sprawa w moim przekonaniu nie została dogłębnie zbadana i powinna się tym zająć prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani poseł. Zapraszam pana ministra. Panie marszałku, Wysoka Izbo, no, nie mogę zgodzić się z faktem, nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem pani poseł, jakoby przed opinią publiczną było ukrywane to zdarzenie w Turowie, bowiem od momentu wystąpienia osuwiska do opinii publicznej były przekazywane systematycznie i na bieżąco informacje związane z tym zdarzeniem. W tym okresie Polska Grupa Energetyczna prowadziła bardzo transparentną politykę komunikacyjną. Wszystkie komunikaty informacyjne były wysyłane także bezpośrednio na skrzynki mailowe do dziennikarzy, którzy byli zainteresowani tą sprawą. 29 września 2016 roku, czyli dwa dni po powstaniu osuwiska, w kopalni Turów została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem ówczesnych władz spółki PGE GiEK oraz dyrektora kopalni Turów. Podczas tej konferencji udzielano odpowiedzi na szereg pytań dziennikarzy. Informacje o osuwisku były publikowane też w raportach giełdowych i w rocznym sprawozdaniu finansowym grupy PGE za rok 2016 oraz w sprawozdaniu zarządu PGE GiEK za 2016 rok. Te dokumenty są powszechnie dostępne. I jeszcze raz powtórzę, że zarówno eksperci Akademii Górniczo-Hutniczej, jak i Politechniki Wrocławskiej, jak i eksperci Wyższego Urzędu Górniczego nie stwierdzili naruszenia przepisów i czynnika ludzkiego w tym zdarzeniu. W związku z tym te informacje były podawane do publicznej wiadomości. Bardzo transparentna polityka komunikacyjna. A co do cen prądu, które państwo troszczycie się, zwracam uwagę na to, że to polski rząd działa w określonym kontekście. Polska działa w określonym kontekście w zakresie polityki klimatycznej. Ton polityce klimatycznej nadaje Komisja Europejska. I
sytuacja na rynku cen energii elektrycznej jest wypadkową działań tych radykalnych obostrzeń klimatycznych podejmowanych przez Komisję Europejską. My bardzo regularnie przestrzegamy przed oderwanymi od rzeczywistości planami, takimi jak plany pana Franza Timmermansa, pana komisarza Timmermansa. Realizacja tych planów klimatycznych będzie skutkowała zubożeniem społeczeństwa, utratą miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, a przypomnę, że partią dominującą w Parlamencie Europejskim jest Europejska Partia Ludowa, na czele której stoi Donald Tusk, a tworzą ją m.in. europosłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.